Byczyna to niewielka wieś tuż obok Poddębic. Ziemie są słabe, dlatego mieszkańcy szukają pracy w mieście. Teraz z nadzieją patrzą na budowę ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Tutaj już rolnictwo praktycznie upadło, tylko można liczyć na takie coś właśnie, nie? Jak ludzie zaczną zjeżdżać i przyjeżdżać tutaj z okolicznych tam miast. Gmina Poddębice chce przyciągnąć turystów, stawiając na ekologię. Wszystko jest budowane w systemie ekologicznym. Poddębice słyną z ekologii, ze solarów słonecznych, z opalania miasta biomasą, z odwiertu geotermalnego. Wszystko musi być w takim systemie, bo to jest kierunek rozwoju naszego miasta. Ekologia, zdrowie i turystyka. I poprzez te komponenty chcemy rozwijać gospodarczo naszą gminę. Na 12 hektarach powstaną boiska do piłki nożnej zgodne z wymogami FIFA i UEFA, boiska do sportów plażowych i rugby, korty tenisowe. Zagospodarowane zostaną także stawy, będzie przystań kajakowa, a nawet ogród botaniczny. Gmina Poddębice chce za 2 lata gościć jedną z drużyn grających w Euro 2012. Inwestycja będzie kosztowała 15 milionów złotych. Przed jej rozpoczęciem trzeba było wybudować m.in. kanalizację sanitarną. Te wszystkie inwestycje, które realizujemy, udało się przez te 3 lata rozpocząć bądź zamknąć, bo niektóre są pozamykane dzięki środkom unijnym i pomocy Zarządu Województwa Łódzkiego. Pozostała nam jakby kropka nad i, czyli rozpoczęcie prac związanych z budową tej infrastruktury hotelowej. Inwestorzy już interesują się tym terenem. Jest więc szansa, że ośrodek będzie gotowy w przyszłym roku. To przyczyni się do zmiany wizerunku gminy. Chcemy z tej gminy takiej typowo rolniczej przejść również na taki system, żeby jak najwięcej miejsc pracy, żeby rozwijała się gospodarka poprzez takie usługi właśnie turystyczno-sportowe, zdrowotne. Na te zmiany czekają mieszkańcy Byczyny. O, ja myślę, że to nawet nie dobrze, ale bardzo dobrze, bo tutaj nic nie było dla nas do tej pory, tylko były te stawy, jakie były dla rybaków, a dla okolicznych ludzi nic tutaj nie było po prostu. Dla młodzieży przede wszystkim, nie? Młodzież nie miała się gdzie podziać w ogóle, nie? A teraz to jakieś szanse. W ośrodku będą wykorzystywane wody geotermalne. To na pewno przyciągnie do Byczyny i Poddębic wielu turystów.